Cześć, witajcie w piątkowy wieczór. No i czas na kolejny odcinek programu cyklicznego. Dzisiaj standardowo mam dla Was trzy wiadomości. Pierwsza jest taka, no, trochę ze świata sportu. Wczoraj przeczytałem artykuł na Pinkbike'u o Matthew Van Der Poelu, który w tym artykule, w takiej mini rozmowie mówi o tym, że aktualnie dla niego najbardziej interesującą dyscypliną, jeśli chodzi o MTB, jest zdecydowanie enduro. No natomiast mówi, że chciałby wziąć udział w zawodach enduro, natomiast kiedy w perspektywie ma wzięcie udziału już w kolejnych latach w wyścigach etapowych, w wielkich turach, no to zdaje sobie sprawę z tego, że rywalizowanie w wielkich turach będzie i w wielkich turach jednocześnie i w jakichś innych zawodach MTB będzie bardzo, bardzo trudne. No a szkoda, bo może tutaj Matthew pokusiłby się o to, żeby być takim, no, trochę Johnem Tomakiem naszych czasów, który to, kiedy rodziło się kolarstwo górskie, najpierw jeździł na BMX-ach, potem startował na szosie też z bardzo dobrymi wynikami, później ścigał się w cross country, no i na koniec jeszcze jeździł w downhillu i we wszystkich tych dyscyplinach miał naprawdę bardzo, bardzo dobre wyniki. Mówiąc bardzo dobre wyniki, mam na myśli, że bywał mistrzem świata, zwycięzcą Pucharu Świata, czy wicemistrzem świata i tak dalej, i tak dalej. No dlatego cały czas miejmy nadzieję, że może Matthew będzie właśnie takim Johnem Tomakiem. Najbardziej porównywany jest oczywiście do Eddiego Merckxa, który był też, no, jakby kolarzem kompletnym, natomiast, no, takim odpowiednikiem kolarza kompletnego właśnie dla nas wywodzących się z kolarstwa górskiego właśnie może być John Tomac i to myślę, że dlatego właśnie to porównanie z tytułu, no bo właśnie wydaje mi się, że w naszych czasach Matthew Van Der Poel może być takim Johnem Tomakiem. Dwie kolejne wiadomości są wiadomościami sprzętowymi, no to dlatego, że chyba szykuje nam się jedna nowość od Cannondale'a, ale zanim o tym, to już to, co pojawiło się na rynku, czyli Specialized Turbo Levo SL i to jest pierwszy e-bike, który nawet w rozmiarze L waży poniżej 17 kg, co, no, kilka już portali zagranicznych miało możliwość testowania tego roweru, ważyli go i faktycznie waży poniżej tych 17 kg. Ja na początku roku mówiłem o tym, że w tym roku mogłyby pojawić się jakieś e-bike'i w okolicach 10 kg, no to było lekką przesadą, ale jak widać, trend gdzieś tam idzie ku dobremu i te rowery są coraz lżejsze. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w przyszłości. No, mamy pierwszego elektryka, który waży poniżej 17 kg i to jest full, więc to jest już bardzo niska waga. No i zobaczymy, jak ten trend będzie się rozwijał. A teraz wracamy już do Cannondale'a, bo trwa właśnie w RPA wyścig Tankwatrek i tam bierze udział wielu topowych zawodników w tej etapówce, a między innymi na starcie, no, na starcie pierwszego etapu dość pechowo, bo tam chyba jakieś problemy były z zębatką czy z czymś i zawodnicy Cannondale'a musieli się holować, natomiast kilka kamer dostrzegło, że prawdopodobnie Fumik i Avancini jadą na prototypowym modelu Scalpela. Próbowano tam jakieś spyshoty wykonać i tak dalej, no z bliska ten rower jeszcze jakoś tak super dokładnie nie został sfotografowany, no ale wszystko wskazuje na to, że albo na 2021 będzie jakiś prototyp Scalpela nowego, a może już teraz w sezonie olimpijskim Cannondale decyduje się pokazać swoją nową maszynę i zawodnicy Cannondale'a właśnie na tym sprzęcie wystartują w Tokio. No i tymi trzema wiadomościami kończymy sobie ten tydzień. W niedzielę będziemy się jeszcze widzieli przy okazji Tech Talku, bo tym razem będzie to już taki solidny Tech Talk, w którym opowiem Wam o grupie Deore XT. Niby to nic zaskakującego, bo ta grupa jest już dosyć długo na rynku, ale ja Wam powiem o tym, czy jest jeszcze sens i czy to w ogóle jeszcze się opyla, żeby wchodzić w grupę napędu 2x12, czy tam 2x11, 2x10, czy jakkolwiek grupa z przednią przerzutką jeszcze ma szansę funkcjonować. Moim zdaniem, oczywiście tutaj mały spoiler, takie szanse są. A dlaczego, to o tym porozmawiamy sobie właśnie w niedzielę wieczorem i na ten odcinek Was już dzisiaj serdecznie zapraszam.
A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. No i w kolejnym programie cyklicznym widzimy się we wtorek. Na razie, do zobaczenia. Cześć!